Z czym startujemy na początek 2023 roku? Startujemy ze środkami z dodatku osłonowego na kontach polskich rodzin. Startujemy z zamrożonymi cenami gazu dla gospodarstw, dla wszystkich podmiotów wrażliwych na kolejny rok. Startujemy również z dodatkiem węglowym i z innymi dodatkami również na kontach polskich rodzin. Już około 300 tysięcy wniosków na dodatki węglowe jest do rozpatrzenia. Z każdą chwilą ta ilość się zmniejsza. Startujemy też z obniżonymi opłatami za ciepło. Większość tych opłat i dopłat została już dla ciepłowni zrealizowana. Na bieżąco te pozostałe wnioski wpływają. I startujemy też z dodatkiem dla podmiotów wrażliwych, który też w większości tych podmiotów znajduje się na kontach, i z zamrożonymi cenami energii na kolejny rok.